Być może mieszkańcy są przyzwyczajeni do tak zwanego cieplaka, ale myślę, że po zrealizowaniu tej inwestycji, tak jak tutaj widzimy na wizualizacji, ten rejon miasta Opole znacznie zmieni charakter, będzie bardziej przyjazny dla mieszkańców. Z takich ciekawostek powiem tak. Zrealizowaliśmy już obiekt sportowy z boiskiem na dachu, ale nie zrealizowaliśmy jeszcze obiektu sportowego z bieżnią wiszącą. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że tutaj na tej hali będzie taka ciekawostka, że bieżnia nie jest w poziomie, że tak powiem, parteru, w poziomie zera, a będzie podwieszona na 8 metrach. Także bardzo ciekawe wyzwanie inżynierskie, bardzo ciekawe rozwiązanie architektoniczne. Inwestycja też, którą widzę jako pewien symbol myślenia o mieście, symbol tego, co chciałbym, żeby było w pole. Dlatego, że ta hala, która powstanie, będzie halą wielofunkcyjną, halą na różne ćwiczenia sportowe, wielofunkcyjną, ale przede wszystkim będzie to hala, która rzeczywiście pozwoli się rozwijać, realizować wielu opalanów w różnych pasjach. Tych oczywiście związanych ze sportem, ale nie tylko. Bo i tych, którzy grają w piłkę, w futsal, tych, którzy grają w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę, raczej uprawiają sporty siłowe. I kto wie co jeszcze, bo przecież będzie lodowisko i boisko zewnętrzne, pantra, który się tu pojawi, więc dla mnie ten dzisiejszy dzień jest takim właśnie uroczystym dniem.